No siema wszystkim, z tej strony Kelo4 i witam was w kolejnym odcinku z gry Spyro. No i na wstępie chcę oczywiście przypomnieć o tym, że trwa nasz event styczniowa stuwa, który polega na wbiciu dokładnie 100 subów na moim kanale. No i chcę też z góry podziękować właśnie dwóm nowym subskrybentom, którym jest Mateusz i MatixX. Dzięki nim na ten moment mamy już 84 suby i do wbicia jeszcze 100 subów brakuje nam 16. Mamy jeszcze trochę dni do tego, mamy nawet ładny zapas dni, jeżeli o to chodzi. Na monitorze wam oczywiście wszystko się wyświetli. No ja też chciałbym teraz przejść do Spyro. I jak wiecie, nie udało mi się zrobić poprzedniej mapki na 100%. Ale tutaj dostałem pomocniczy komentarz, jak was prosiłem. No i Ola Szymańska napisała: więc przy wodospadzie okolice portalu do górskich pieczar jest jaskinia ze skrzynką, do której potrzebujesz klucza, a ta skrzynka przy jeziorku musi być rozwalona z rozpędu, czyli chodzi o tą górkę. No i zaraz sprawdzimy, czy faktycznie o to chodzi. No i po prostu, jeżeli już tą krainę zrobimy na 100%, to udamy się do następnego świata. Więc tutaj już nie będę dłużej przedłużał, tylko od razu lecimy z buta. Tu niestety nie mogę wskoczyć. Aha, oni się tutaj wszyscy zrespili. Dobra, my tu nie będziemy tracić na nich czasu. Po prostu od razu polecimy tam, gdzie trzeba. A mniej więcej ta pieczara jest... Teraz czekajcie chwilę. Pieczara jest tu i musimy do niej wlecieć. I wydaje mi się, że wlecimy tam dopiero górą. Zobaczymy, co ta pieczara będzie tak naprawdę miała do zaoferowania. No dobra, i lecimy. Zobaczymy, czy stąd dolecimy. Oczywiście, że o to chodziło. Okej, i tu mamy kolejną skrzynkę z kluczem. I teraz przynajmniej... Okej. Czyli musimy wrócić tam, gdzie byliśmy. Czyli najpierw faktycznie postaramy się rozwalić to z rozpędu. To oczywiście już wezmę rozpęd. Okej. No i teraz musimy bezbłędnie tam dojść. Zobaczymy, czy nam się uda to bez problemu. Staram się w miarę manewrować. Okej. Bez kitu, Ola miała rację. Brawo, Olu. Dziękuję ci bardzo po raz kolejny za pomoc. No dobra, żebym teraz nie zginął niepotrzebnie. No i jeszcze musimy się wrócić do tej pieczary zimowej, do tej jaskini. Więc zbieramy nasz kluczyk. I właśnie w tym momencie, dzięki waszej pomocy, udało mi się wykonać mapkę na 100%. Dobra, tu. Myślałem, że to będzie o wiele trudniejsze. Gdzie ty tam już chciałeś się rozwalić? Dobra. I teraz rozpęd, cyk. Lecimy do tej jaskini i mapka na 100%, zgadza się? Dobrze. No, więc jeszcze raz, dzięki Olu za pomoc. No i w końcu w naszej krainie władających, bo tak się nazywa ta mapka, zobaczymy, gdzie jest najbliższy świat do przeteleportowania się. Cofniemy się na sam początek. Tutaj. I tu był mniej więcej start. Tak. Tu nie ma żadnego świata. Więc polecimy dalej. Dobra, chodź. Ciebie już też mogę zabić. Zobaczymy, czy coś tutaj było. Czy to był jakiś portal do innego świata? Czy tylko przejście? Tylko przejście. Dobra. Więc w takim razie... Tu był chyba gdzieś najbliższy świat. Tutaj stąd przyszliśmy. Tu nic nie ma. Dobra. Czyli wygląda na to, że najbliższą krainą, którą będziemy musieli zwiedzić, to tutaj. Że najbliższa kraina, jaką będziemy zwiedzać, to jest właśnie ten świat. I nazywa się Śnieżne Grzbiety. To zobaczymy, co na tych Śnieżnych Grzbietach nas czeka. No. Oczywiście. W międzylocie przypomnę wam, żebyście zostawili łapkę w górę, dali suba. Cały czas trwa nasz styczniowy event. Styczniowa stuwa, gdzie chcemy bić 100 subów przed początkiem stycznia. No i też oczywiście wpadajcie na fanpage na Facebooku. Wszystko będziecie mieli oczywiście w opisie. Dobra, a my gdzie trafimy tym razem? Boże, tak podejrzanie leciał, że myślałem, że znowu będę miał jakiś...
jakąś mapkę, gdzie po prostu będę musiał coś przelatywać przez jakieś okręgi czy coś takiego. Dobra. Świat się wydaje dość interesujący. Zresztą w tej grze to już nieraz nasz świat zachwycał. Mamy zebrać aż 500 szafirów? Ej, to jest nasz rekord. Jeszcze nigdy nie musieliśmy aż tyle zebrać. No dobra, więc powoli. No, zajebałem ci przecież. Okej. O, ten świat jest bardzo skomplikowany. Dwa. Okej. No, ten świat będzie naprawdę spory. A on się bawi tymi kamyczkami, widzę. No jak tu jest 500, a planszy praktycznie nie ma, to trzeba coś tu wymyśleć. Okej. A gdzie jest nasz ziomek, który na nim latał? Zniknął? Czy on też został zabity? Chyba też. Okej, tu nic nie ma. Przynajmniej tyle nie... Przynajmniej nic nie widzę. Tutaj też nic nie ma. Okej. Lećmy dalej. O, są jakieś szafiry do zebrania. Okej, tu mogę wskoczyć, czy tu nie mogę wskoczyć? Nie mogę, ale tu będę musiał później wskoczyć. O, tu są też jakieś od razu szafirki. Wiecie co, ja patrzę po prostu na dół, bo naprawdę 500 szafirów, żeby zebrać, to jest sporo. Okej, tu już są... Jest dwóch mieczników tak zwanych. Tu nic nie ma. Mieczników, Boże. Jaka nazwa. Tutaj też masz pierdziel. Okej, no i tu są kolejne skrzynki. To musimy rozgrzać. Nie ma jakichś skomplikowanych skoków, przynajmniej na razie jeszcze. Tam coś jest. Jak się przybliżało kamerę, tak? Nie tak. Tak się działo ogniem. Tam coś jest. Pytanie, jak my tam będziemy musieli skoczyć? Tu jest jakaś platforma. Oj, do której też będziemy musieli doskoczyć. Nawet nie wiem, czy stąd nie będziemy musieli skakać w takim razie. Mamy naszego pierwszego smoczka. Zane, uratowany. O, Spyro! Chyba nie boisz się tych wielkich, hałaśliwych, koszmarnych bestii? Wiadomo! Wspaniale! Tak też myślałem! Wcale się nie boję. Dobra, będziemy teraz tu skakać, czy gdzieś jeszcze? Mi się wydaje, że... Okej, tu raz, tu dwa. Musimy dokładnie wziąć i tą mapkę obejrzeć ze wszystkich stron. Po drugiej stronie niczego nie było. No, a tutaj szmaragdów chyba też nie było, co? Zobaczmy jeszcze raz tutaj. Tu nic nie ma na szczęście, a tu... No nie widzę, żeby coś tam było. A my musimy dolecieć tutaj. Wydaje mi się, że to będzie najrozsądniejsze. Potem to tu, to tu, to tam. Te są tak najbardziej ułożone, jakby to powiedzieć. Też trochę niska jest ta wysokość. Tu nie możemy wyżej skoczyć? No czekajcie, o co chodzi z tym kryształem tutaj, co tak świeci? Dobra, wiecie co? Polecimy tu. Zobaczymy, czy potem na jakiejś wyższej pozycji będziemy mogli doskoczyć, czy nie. No bo na pewno stąd nie doskoczymy tam. A tu to jest wręcz tam mówione, że tu musimy akurat skoczyć. Owca! Jedz! Ważka, jedz! Nakarmy nie cię. Cyk, cyk. Okej. 126. Jeszcze sporo nam zostało do zebrania. Odcinek dzisiaj będzie długi. Oj, będzie, będzie. Ty mi zamykasz i otwierasz, co? No, otwieraj. Okej. O, nie udało ci się. Dobra, tu są kolejne szafirki do zebrania. Tu oczywiście skrzynki.
A ja mam nadzieję, że tam będziemy mogli w późniejszym etapie gry wrócić. Okej, tu już też nie ma planszy, musimy przeskoczyć tam. Ja nie chcę ryzykować i wolę tak naprawdę z rozpędu. Okej, udało się. Dobra, ważkę już mamy z powrotem żółtą, już jest lepiej. Okej, pełno wody. O. A on tak se skacze. No okej. Tu nie doskoczymy. Co tam jest? Jakieś fajerwerki? Dobra, chodź, tu idziemy. Już się nie baw tą swoją czarną magią. Skrzyneczka, raz, dwa. Dobra, smoczek rozwalony. Eldrin. Dziękuję za uwolnienie mnie. No, dość dużo się nie nagadałeś. Jakby to skakało. Kurde, skomplikowana jest ta mapka. To się będzie naprawdę ciekawie ją robiło. Trzeba się jednak trochę porozglądać. Tego nie widzicie, ale ja sam tak kręcę głową, jak spoglądam gdzieś w dół. Tu, tu, tu. Tu też nic nie ma. Okej, to zebrane. O Jezus. Ha, nie ma. Chciałeś mnie zaskoczyć. Tu jest jakiś odnóżek. Śpią dwie bestie. Już jedna nie śpi. Druga też nie. A tu są te całe fajerwerki. Te fajerwerki do czegoś muszą służyć. O, posążek. No dobra, to zaraz do nich wrócimy. Najpierw już wyczyśćmy sobie tą tutaj drogę. Okej. Ciebie też od razu zgarniemy. Okej, tu jest nul, nic nie ma. Tam będziemy musieli chyba skoczyć do tych fajerwerków. Ale jeszcze te wcześniej fajerwerki sprawdzimy. O, i mamy też kolejnego smoka. Sander. Jak tak dalej pójdzie, poznasz wszystkie sztuczki z naszej krainy. On miał dziwne skrzydła. Okej, no po te fajerwerki muszę wlecieć. Dodatkowo widzę, że to nas tam prowadzi ze skokiem. Tu już mamy niby powrót do domu. Okej, tu jest powrót do tej naszej krainy. Stamtąd to my przyszliśmy. A, to jest to przejście, co wtedy widzieliśmy. Dobra. Czyli w sumie co? Z tego miejsca to już jest wszystko. Teraz tylko jeszcze... Tu by się przydało wskoczyć. Tam by się przydało wskoczyć. O, my tam jeszcze nie poszliśmy. Drugą stronę. Patrzcie. Zapomniałem tego zwiedzić. Tutaj ten kawałek. Okej, no chodźcie. Cyk, cyk. Nie wstawajcie, nie ma sensu. O, i już mi zaczyna Joey wariować. No. Już nie kręć się, wystarczy. Jeszcze nam brakuje 150 szafirów w sumie. A tu jesteś, dziadzie. Dobra, brakuje już nam tylko 140. Jeden. Tu nic nie ma, tu też nie. Czy to było takie tylko dnuże? Tutaj nic nie ma konkretnego. Na górę też nie możemy wskoczyć. No to przetestujmy te fajerwerki, które były tutaj. To ma jakiś ukryty efekt, czy nie? A, dobra, to tylko nam bierze i tego daje. Szafirki. Czyli tak musimy wskoczyć do tamtych. Dobra, to najpierw z tej wieży postaramy się wlecieć tam do tej dziury. Tego jakby wejścia. No, 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 tutaj. Tylko ja bym wolał jednak mimo wszystko z rozpędu to zrobić. Nie wiem czemu, wydaje mi się, że to nie jest wcale takie łatwe. Lecisz, lecisz. Okej, i tu jest nasz smoczek. Kelvin.
pamiętaj, że ci niebiescy złodzieje kradną też jaja poza krainą władających magią. Bez obaw, zajmę się nimi. No okej. Słyszę właśnie tuptusia. Tuptuś tam jest. Zaraz cię tuptuś dorwę, poczekaj. Tu jest jakaś kraina. A to nie jest to, co my widzieliśmy? Właśnie z tamtego? Nie, kurde. Już myślałem. Strasznie dziwna jest ten... Strasznie dziwny jest ten świat. Naprawdę. To co, mam się z nim ścigać, ta? A, ty cwaniaku. Jak mi tutaj nie będzie wariował, to cię dogonię. Kurde! Jak tak, to nie wcale nie przyspieszam, tylko zwalniam, nie? Jeszcze, goń go. I on tutaj, ten... Kurde! No chodź. Nie ma jak go załatwić, szczerze, nie? Chociaż wiem, jak go załatwię, przecież po co się tak męczę? Kurwa. To miała być jedyna seria, gdzie nie przeklinam, no. Jest. A chciałem go załatwić, że on po prostu spadnie, a tutaj zostanę i potem z drugiej strony go dogonię. Okej. Mi dajcie na chwilę, czekajcie chwilę. Okej, okay. Już się przestraszyłem, że to się w ogóle nie nagrywa, nie? Okej. Więc tu jest okej. Teraz musimy stamtąd skoczyć. Z tej góry skoczyć tu. A tu możemy w sumie skoczyć tutaj. Okej. Skakuj tu i let's go. No dobra, no ale my jeszcze w tamte miejsca musimy wskoczyć, nie? W te poprzednie. A tu jeszcze nam fajerwerki zostały. Powiedz, że doskoczysz. Uff, ledwo co. Wiedziałem. Wiedziałem, że ja to schrzanię, naprawdę. I co, i wszystkie? Oby się trespiły? Co tam jest? Nie tu, chciałem tu zobaczyć, co to jest. Dobra, nieważne. Dobra, zjebałem to. To jest owca, Boże, owca. Dobra. A, rozpędzić się i zrobić to w miarę mądrze. Przeciwnicy niby są, niby ich nie ma. Co jest? Okej. Ten skok to już znamy. Tam na wieży nic nie było ogólnie. Tam jeszcze musimy podejść, żeby ich pozabijać. A na razie trzeba to, zdobyć to. Cyk. Lecę prosto i dolecę, prawda? No nie, jakim cudem? Znowu musimy się utopić. Już mnie to zaczyna denerwować. Kolejne życie do tyłu. Dobra. Z rozpędu. Rozpędu, powiedziałem. Jeżeli teraz już nam się nie uda, to ja po prostu wam wezmę i do momentu udania... Kurwa no! Dobra, ja wam przyspieszę materiał i dopiero jak mi się uda zrobić ten skok, to wam pokażę.
To był jeden Dimensior. Tam był drugi Dimensior. Okej. No dobra, jak sami widzieliście, trochę to było tego do zebrania. Brakuje nam jeszcze około 47 szafirów. I to wszystko będzie w tamtej dolinie, gdzie musimy doskoczyć jeszcze z drugiej strony. Więc my też tam szybko lecimy i zaraz zobaczymy, czy też uda nam się za pierwszym razem, czy nie. No dzisiaj odcinek wyjdzie dość długi. A jeszcze nie wiadomo, czy te tutaj się zebrały. O, te się akurat zebrały, okej. Ale no, kurde wam powiem, że trudna dolina, naprawdę. Tu nie mogę wskoczyć na górę, prawda? No oczywiście, że nie. Dobra, a tu musimy tam doskoczyć z powrotem. I ponownie wszystko na nowo wykonać. Czyli przejść tu, tu, tu. Przecież nam się tutaj chociaż potwory nie zrespiły. Tam jest jakiś zły czarnoksiężnik, trochę inny. A tu mamy żyćku. Tej platformy na pewno tam nie doskoczymy, to musimy doskoczyć teraz tutaj. Bo żebym wolał nie ryzykować, jak mam już skakać, chciałbym skoczyć stąd. Mam nadzieję, że stąd bym doleciał. No dobra, próbujemy. Jak coś nie wyjdzie, no to oczywiście zrobimy krótkie cięcie. Nie, no dobra, bez problemu tu dolecieliśmy. Bez problemu, ja nie wiem, czego ja się bałem. Dobra, tu jest to. Przyszłem 461, jeszcze 39. Okej, zobaczmy. Tu mnie ja spalił. Cyk, cyk. Wow! No to dali mi tu czadu. Nie spodziewałem się, że aż trzech ich tu będzie. Braci mi robią schody. Więc muszę to w miarę mądrze zrobić. Tu mam pozbierane, jeszcze zostało 20. Stąd już tam wskoczę przecież. Dobra, ale ja muszę jeszcze tutaj inaczej. Poczekamy na spokojnie, jak to zacznie znikać i to zacznie się robić. Okej, tak, tak, tak i tak. I cała trójka. Brakuje nam 10, mam nadzieję, że ostatnie 10 będzie tu. Uwaga. Jest! Zrobiliśmy to na 100%. O, ja jestem strasznie dumny, że udało mi się zrobić tą dolinę na 100%. No. Wszystkie smoczki zrobione. Jajca zebrane. I szafiry także. Więc teraz możemy się wracać do... No, do tego. Możemy już wracać do naszego domu tak zwanego. Do tej trzeciej krainy. Możemy już opuścić ten świat. Okej, to było tu. Łoch, mapka przepotężna, ale naprawdę bardzo fajnie mi się eksplorowało. Dobra, cyk. Dobra, hopsaj i wracamy do domu. O, udało się. Mamy pierwszy świat zwiedzony w krainie władających magią. Mapka ukończona na 100, tak jest. No, więc co mogę wam powiedzieć? No, ja się będę z wami żegnał. Pamiętajcie cały czas, że trwa ten event styczniowa stuwa, gdzie staramy się do stycznia wbić 100 subów, więc zostawiajcie suby. Oczywiście będziecie wspomnieni w następnym odcinku, jeżeli zostawicie suba. No i co? Zostawcie łapkę w górę oczywiście, dajcie właśnie, tak jak wcześniej mówiłem, suby. No i wpadajcie też na mój fanpage na Facebooku. Ja się będę z wami żegnał. Nara!